Siemaneczko, witam jak zawsze u wujeczka na garażu. Kwiecień, plecień, co przeplata, trochę zimy, trochę lata, także po zimie czas na wymianę filtrów, chociażby kabinowych. U mnie BMW serii 2, czyli F45, F46, czyli Grand Coupe lub Grand Tourer. Bierzemy się za wymianę kabinóweczki, także obczajaj to! Tylko gatunku jest to, że nurkujemy sobie na miejsce pasażera i teraz tak, tu mamy jedną śrubeczkę na ósemkę, na sadkę. I z drugiej strony mamy na ósemkę, na sadkę drugą śrubkę. Odkręcamy sobie to, zdejmujemy tą osłonę i oglądajcie dalej. Odpinacie sobie głośniczek tutaj z tej strony. Odpinacie sobie zapalniczkę, jak macie wiązkę od zapalniczki i lampkę. Jak zdejmiecie sobie tą osłonkę, to tutaj w tej oto dziureczce jest torkik T20 albo T25. Demontujecie sobie ten oto boczny panel i filterek. Wam świecę. Filterek znajduje się w tym miejscu. To najważniejsze, otworzenie klapki. To teraz tak, trochę muszę przychylić wam telefon, przesunąć. Tak, żebyście wy widzieli i ja cokolwiek. Łapiecie za lizaczka tutaj i otwieracie klapkę. Proszę bardzo. I tam oto są filterki. Finalnie znajdują się tu się dwa filtry. Ja sobie wziąłem takie szczypczyki, bo moje niezgrabne palce jakoś nie bardzo chcą tam dojść. I tak, wyciągamy sobie jeden, który jest na wprost i drugi jest delikatnie w dół. I wyskakuje, czyli ciągniemy go w górę, później wyciągamy go, że tak powiem, na zewnątrz. Jak to zawsze wujka, wiecie jak jest, wyjaśniam, tłumaczę i objaśniam. Filtry mniej więcej są tak, ten jest do połowy zakryty, więc jeden wysuwamy, wypada, drugi dajemy do góry, tak jakby od tej strony i też wypada. Jeżeli chodzi o wsadzenie z powrotem filtrów, no to strzałki muszą być w stronę tyłu, czyli tak jakby w stronę naszej twarzy, w stronę tyłu auta, no bo są tutaj na każdym strzałeczki. Airflow musi być w tą stronę. I tyle. No i jeżeli chodzi o oczywiście wsadzenie tych filtrów, to tak jak mówiłem, strzałki w stronę tyłu auta, wkładacie pierw jeden filtr, on schodzi sobie w dół, później wkładacie drugi filtr, zamykacie klapkę i tak naprawdę filmik zaczynacie od tyłu, czyli skręcacie tor, wkładacie tą osłonę, wkładacie torca T20 lub T25, już teraz nie pamiętam. Zakręcacie, wkładacie tą dolną półkę, oczywiście podpinacie lampki i tak dalej. Zakręcacie z śrubą ósemką. No i tyle. Robota u wujka jak zawsze skończona. Także dziękuję i siemaneczko!